Nawet te projekty, które Janusz z ekipą zostawił do realizacji z pełnym finansowaniem, też nie zostały w pełni zrobione. Więc to, co dziś widzimy, to ostre wyhamowanie, nieporadność, brak jakiegoś sprawnego zachowania się w tej sytuacji, w jakim się prezydent i jego nowa grupa przypadkowo gdzieś dobrana znaleźć. Ja tylko słyszę, że są konsultacje, konsultacje, jeszcze raz konsultacje. Ja chcę zobaczyć realizację, że coś z tych konsultacji wynika. Natomiast żeby konsultować, to chciałbym jakieś mieć projekty, nad którymi się konsultuję. Natomiast mieszkańcy nie wymyślą niczego. Mieszkaniec musi mieć coś podane i można dyskutować nad trzema, powiedzmy, rozwiązaniami. Po to władzę powołano, żeby władza mieszkańcom podawała pomysły, a oni mogą się ewentualnie z nimi zgadzać lub nie. Z całym szacunkiem dla prezydenta Sapińskiego, nie będzie on w stanie nic zrobić, jeżeli nie będzie pomysłu, jeżeli nie będzie koncepcji i ta koncepcja nie będzie wypełniona kadrami, ludźmi, którzy potrafią to zrobić. Niestety dzisiaj taki stan mamy, że jakby i pomysłu brakuje i co z kadrami się dzieje, to już tu nie chcę się pastwić.